Kosimy już pszenicę, już jest dojrzała, kurczę, może by mogła jeszcze postać ze 3 dni, ale kosimy, bo pogoda jest taka, kurczę, powiem wam, że pozwala nam tylko wyrywać po kawałku. Mamy godzinę 18, 4 sierpnia, w tamtym roku 30 lipca czy 31 byliśmy już po żniwach. W tym roku no, jesteśmy na działce 20-hektarowej aktualnie. Tutaj wykosiłem już 7 hektarów, 20 arów. Także jeszcze zostało około niecałe tam 13, bo to jest tam 19,80 pary chyba tego pola. Została nam jeszcze działka 13-hektarowa pszenicy, no i u nas to będzie żniw na tyle. Staramy się jak najczęściej sypać w locie, żeby jak najszybciej to pogonić do przodu. I żeby to poszło, bo taka pogoda, powiem, a widzicie tam, że coś się chmurzy, niby ma już dzisiaj nie padać, jutro cały dzień. Dzisiaj mamy niedzielę i we wtorek ma coś dopiero popadać, no ale kurczę, tak nam nie pozwala zbytnio kosić. Taka pogoda jest niepewna. Tam już coś się chmurzy, lepiej żeby to nie popadało, bo fajna pogoda jest, już to ziarno nawet nie mierzyłem, ale ma około 13,5%. Bracia jadą po przyczepę mi tutaj tą Metaltecha podwieźć tutaj na górkę. Widzicie, jesteśmy tutaj na kawałku, on jest taki trochę łukowaty, tak jakby taka górka. Tam już jest bardziej prosto, coraz bardziej. No i co, czym bardziej się przesuwam w tamtą stronę, widzę, że ta pszenica jest coraz lepsza. Tu była taka trochę gorsza, znaczy gorsza, no gorsza nie gorsza, bo swoje dawała, ale widać, że jest tutaj lepsza. Tak się jeszcze dobrze nie z tej plewki nie omłaca ta pszenica, bo gdzie niegdzie się trafią takie kłosy zielono-żółte. Widać nawet taką plewkę żółtą, taką podzielony. Jeszcze tak dobrze nie umłaca, no ale cóż, kosimy, no mogłaby jeszcze postać, jakby nie było, wiedzielibyśmy, że nie będzie żadnego deszczu, to by mogło jeszcze postać. I tak powiem wam, że jest ciemna ta pszenica, jak na to, ile spadło przez ostatnie dni deszczu, znaczy może nie dużo, ale że te deszcze pospadały, że nie straciła tak na wadze i na kolorze przez te deszcze. Jakoś to fajnie ubywa, bo jest duży kawałek, to i szybko ubywa. Także no, powiem wam szczerze, że już byśmy byli po żniwach, tylko ta pogoda nam przeszkadzała, a poza tym no, nawet gdyby nie padało, to i tak no nie bylibyśmy w sumie, bo ta pszenica nie była do końca w pełni dojrzała, żeby ją kosić. Pierwszy zbiornik jak nakosiłem chyba tydzień temu, czy ponad tydzień temu. Tydzień temu chyba. To było tyle plewy leciało, że pszenicy nie było widać. Dalej trochę plewy leci, no nic, no inaczej nie przestawię. Wiadomo, no inaczej leci jak jadę z górki, inaczej leci jak jadę pod górkę. Czyli jak jadę na prostym, to tu leci czyste, tu troszkę brudniejsze. Widzicie, jadę z górki, troszeczkę brudniejsze leci. I zwolnię trochę do 5 na godzinę, żeby mi równo jechał. Kurczę, no może i by szybciej ubyło, jakby ten header szerszy był, ale prędkością nadganiam na dużym kawałku, to jest całkiem co innego. Fajny też wiaterek wieje, to wiewa, ale widzę, że tam coś się może to bokiem, nie no, tam gdzieś bokiem idzie, a wiatr gdzieś tak w tamtą stronę wieje. Chociaż teraz bardziej tu, bo wcześniej wiał tam. Teraz bardziej widzę w tą stronę, mam nadzieję, że nic tu nie przyciągnie. Patrzę tak na pogodę co godzinę na telefonie i obserwuję co się dzieje. Będę miał chwilę, to wyjdę i sobie to wyczyszczę. Oni odczepiają tą przyczepę. Mam nadzieję, że odczepią. I gonimy do przodu. Ja się widzę jeszcze z wami później, jak będę już kosił pod wieczorem. Tutaj mamy dwie odmiany. Findus po lewej stronie i Matchboy po prawej stronie. I tak widzicie, jak jest
na pół header, tą stroną jadę jeszcze Findusa, a tą stroną jadę jeszcze Matchboya, bo akurat tak mi ścieżka wypadła. I na pewno widać tutaj już różnicę gołym okiem w tych odmianach. Ta jest trochę niższa, ta jest trochę wyższa, ta ma trochę grubsze i dłuższe kłosy, ta ma trochę takie cieńsze i krótsze te kłosy. To jakby widać, że ta już widać, że jest bardziej na plus, że jest lepsza. I ogólnie widać, z tego co po zbiorniku wziąłem w tej i w tej, to widzę, że tu będzie lepiej niż tu. Tu mamy tylko na próbę 3,5 hektara zasiany, a tu już mamy resztę Matchboya, kawałek. Także sypiemy ostatnie hektary. Śniwa się kończą, znaczy powoli. No jeszcze tam ze 2 dni 3 koszenia pewnie będzie, bo to jeszcze tam coś pomóc komuś czy coś. Ale u nas to by było już praktycznie na tyle. Będę jechał brzegiem headera, żeby on wiedział, jak ma tam jechać. Zawsze to wiecie, szybciej w locie jest. Już obliczyłem, że jakby tak cały czas kosił na kawałku, na przykład nie wiem, no 20-hektarowym, 25, to jest w stanie 6 hektarów więcej wykosić. Na dużym kawałku jakby kosił, sypiąc w locie. Także wiecie, no. Teraz chcę pokazać, co robi nieodpowiednie paliwo ze spalaniem. Macie tutaj, zawsze mówiłem, że gdzieś tam do 15 litrów jestem w stanie się zamknąć, nawet w 10-tonowej pszenicy. Zobaczcie teraz, jak jest nieodpowiednie paliwo, ile jak jest spalanie teraz. 19,5 litra. Także o 4,5 litra więcej niż zawsze, jak jest nieodpowiednie paliwo. I w ciągniku to samo, większe spalanie. Także trzeba zmienić paliwo na to, co braliśmy kiedyś. Bo widzicie, 10 hektarów już 45 litrów więcej spali. 20 hektarów, patrzcie jaki wynik, 90 litrów. Tniemy dalej, już praktycznie końcówka, jeszcze tam z pół godziny zostało nam goszenia na drugi kawałek, bo jestem teraz na tym 20-hektarowym, właśnie kończę, jadę tam i tam, nie wiem, tam jedna szósta headera, tak taki paseczek tylko do końca przez całe pole i koniec. Tu już całe pole skończyłem, mówiłem ci tam poprzednio, jakby to zostawił, ale jednak go skosiłem. Mamy godzinę 21.40. No jeszcze nie jest aż tak późno, co nie? Co to jest 21.40? Tylko że rosa jest. Widzicie, tyle straty wali, ale jadę, bo już tam się chmurzy. Nawet widzicie, aż tak ciemno jest, że się zachmurzyło, coś ma padać niby jutro o 14 dopiero, ale widzę, że może być, że w nocy będzie padać, także kończę to. Kończę to i no i żniwa praktycznie już skończone mamy. Można powiedzieć, tylko tam zostanie mi na jednym tym kawałku przejechanie jednym headerem dookoła. To jest tyle tam, 20 minut, 15 minut, żeby przyjechać, rozłożyć się, skosić i koniec. Także żniwa w sumie już będą skończone. Koszę Findusa do siewu. Oczywiście na własne potrzeby, jak wiadomo. Nigdzie nie sprzedajemy czy coś. Po prostu spodobała nam się ta odmiana i chcemy ją zasiać w tym roku na jesień. Część będzie siane swojej, to co tutaj koszę, właśnie ten pasek, to tam będzie, nie wiem, 4,5 tony. Część będzie swojej, część będzie kupowany kwalifikat. Też coś chyba Findusa, ale chcemy też jakieś inne odmiany popróbować. Na pewno coś innego kupimy, może ze dwie odmiany jeszcze, żeby spróbować. Wiadomo, lepiej próbować, może coś jeszcze się fajnego znajdzie. Windows mi się podoba, także skoszę go do siewu, będzie czyszczony, zaprawiany i będziemy siali. Tam się szczepiają, bo brat przyjechał po przyczepę. Widzę, że już zgasił światło, przyczepę będziemy czekać. To wykoszę. No, na taką osobną przyczepę to będziemy wysypywać. To do siewu.
żeby tam nie kolidować. Znaczy no, w sumie i tak już nie będziemy, już koniec żniw praktycznie, tylko tak jak mówiłem, tu od lasu, to tam będzie z pół hektara może. I mamy dzisiaj 9 sierpnia, także z dniem 9 sierpnia kończymy w sumie żniwa 2019. No i co, no dalej talerzowanie pod rzepak, tam przygotowanie, już część jest przygotowana, część, no jedno pole jeszcze dwa trzeba przygotować talerzówką, żeby te samo siewy powschodziły, bo siejemy wszystko bezorkowo, pszenicę tak samo bezorkowo, kukurydzę prawdopodobnie bynajmniej większość też bezorkowo, no i jęczmień jeszcze nie wiemy, ale może być, że tak samo bezorkowo, także pług będzie bardzo mało, praktycznie chyba w ogóle nie używany, może gdzieś tam sporadycznie jakieś 15 hektarów zaora. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.